Hej wszystkim, z tej strony Kate i dzisiaj powiem Wam o podtalentach pomocniczych. I przy okazji również o podtalentach talentów zwierzęcych i szybko latających, ale to tak, wiecie, bonusowo. I jeśli będziecie słyszeć dziwne szumy i hałasy, to bardzo Was przepraszam, ale mamy straszne halny i nic na to nie poradzę. Tak więc pierwszym podtalentem są pomocnice lub, jak kto woli, asystentki królowej Clarion. Zajmują się one sprzątaniem pałacu, dobieraniem garderoby, umawianiem jej spotkań, no wiecie, wszystkie takie rzeczy, przy których trzeba królowej pomagać. Jednak wiecie, nie są to jej służące, tylko wszystkie uwielbiają królową Clarion i robią to po prostu z własnej woli. Kolejny podtalent to talent ceremonialny, który zajmuje się przygotowywaniem każdej imprezy i wydarzenia w przystani elfów, a w momencie, kiedy żadna impreza ani wydarzenie się nie zbliża, to po prostu pomagają w pokoju herbacianym. Talent trzeci to talent odkurzający, który zajmuje się odkurzaniem wszystkiego w drzewie domowym i jego okolicach. Ciekawostka jest taka, że w momencie, kiedy widzą gdziekolwiek choćby maleńką odrobinkę kurzu, to muszą ją wytrzeć. Nie są w stanie się powstrzymać. Talent polerujący hol zajmuje się natomiast polerowaniem wszystkiego, co da się wypolerować w holu drzewa domowego, czyli podłogę, poręcze, klamki, okna, no wszystko co się da. I robią to codziennie. Następny talent to talent rozwiązywania problemów, który zajmuje się pomaganiem w rozwiązywaniu problemów każdej wróżki w przystani elfów za pomocą logicznego myślenia. I są to tacy jakby psychologowie. Tak to mniej więcej można porównać. Talent szósty bardzo źle brzmi w polskiej wersji językowej, ponieważ jest to talent usługujący, który po prostu zajmuje się podawaniem jedzenia i napojów w pokoju herbacianym. Mają one idealne wyczucie czasu i zawsze wiedzą, kiedy należy podać kolejny posiłek albo następną porcję herbaty. Talent nakrywania do stołu zajmuje się natomiast nakrywaniem do stołu przed każdym śniadaniem, obiadem i kolacją w pokoju herbacianym. Talent planujący zajmuje się planowaniem różnych rzeczy w przystani elfów, bo tak, nawet od tego mają tam specjalne wróżki. Talent budzący zajmuje się budzeniem wróżek, które muszą wstać o określonej porze, a czasem także tych wróżek, które z jakiegoś powodu na coś zaspały. I bardzo mnie ciekawi, kto budzi wróżki budzące. Dalej mamy talent mycia okien, który się troszeczkę pokrywa z talentem polerującym, chociaż w sumie talent polerujący hol poleruje tylko hol, a talent mycia okien myje wszystkie okna w przystani elfów. Dużo okien. O trzech kolejnych talentach już Wam wcześniej wspominałam, ponieważ jest to talent mycia skrzydeł i talent pralniczy z odcinka o higienie, a także talent zmywający, o którym wspomniałam Wam w odcinku o talentach kucharskich, bo po prostu pracuje on w kuchni, ale jest to talent pomocniczy. Jednym z już ostatnich talentów jest talent rozplątywania pajęczych sieci, który zajmuje się rozplątywaniem pajęczych sieci, które zaplątały się w różne ubrania, a także inne wróżkowe rzeczy. No i dwa ostatnie podtalenty pomocnicze, które dla mnie są po prostu totalnym hitem, czyli talent sortowania piachu i talent sortowania puchu dmuchawca. Po co one są? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, naprawdę. Nie spotkałam się z nimi nigdy w książkach, ale wiem, że są. Ale po co sortują te rzeczy? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, nie pytajcie mnie o to. Ale są. Tak więc teraz jeszcze na szybko chciałabym Wam wspomnieć o podtalentach zwierzęcych i szybko latających, ale to tak na szybko, bo w sumie już kiedyś do nich nawiązywałam, tak jakby. Tak więc lecimy. Pierwszy podtalent zwierzęcy to pasterze motyli, o których w sumie powiedziałam Wam już wszystko w tym poprzednim odcinku, jednak teraz mogę dodać jeszcze to, że muszą oni wstawać bardzo wcześnie rano i zawsze biorą śniadanie na wynos, ponieważ no, nie mają czasu go jeść wspólnie w pokoju herbacianym. Dalej talent gąsienicowo-strzygący, gdzie już zupełnie wyczerpałam temat, więc jeśli chcecie o nim posłuchać, to zapraszam do tego poprzedniego odcinka. Trzeci talent to talent dyrygujący ćwierkaniem świerszczy, o którym w sumie też wspomniałam, jednak no, jest to talent, który dyryguje ćwierkaniem świerszczy i pomaga talentowi muzycznemu. Czwarty talent to talent zwalczania mszyc, ponieważ to nie jest tak, że każde zwierzę i robak jest mile widziany w przystani elfów. Są też takie, które są uważane za szkodniki. Mszyce bardzo niszczą rośliny, wypijając ich sok, tak więc są wróżki, które zajmują się wyrzucaniem ich z przystani elfów, ładnie powiedziawszy. Kolejny talent to talent mysiopasterski, zwany również mleczarskim. Mają one swoje stada myszy, którymi się zajmują, wyprowadzając je na wypas, dojąc w celu uzyskania mleka, pozyskują z nich również wełnę. No, zajmują się nimi tak, jak ludzie owieczkami. Tylko milej. I już ostatni podtalent to talent serowarski, który jest w zasadzie podtalentem talentu mleczarskiego, który jest podtalentem talentu zwierzęcego. Robi się taka malutka incepcja, no ale tak czy inaczej zajmuje się on wytwarzaniem sera z mysiego mleka.
I na sam koniec mamy jeden podtalent talentu szybko latającego, czyli talent nowinowy. Jest to grupa posłańców, którzy zajmują się dostarczaniem ważnych wiadomości do wróżek i niektórzy z nich dostarczają wiadomości tylko i wyłącznie od królowej Clarion. Tak więc to by były już wszystkie talenty. Dużo tego i powiem Wam, że niektóre są naprawdę absolutnie bezsensowne, no ale... No co poradzić? No i jeszcze standardowo zachęcam Was do brania udziału w ankiecie, gdzie możecie sobie wybrać temat kolejnego odcinka. A ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i do następnego razu. Pa, pa! Nie wiej tak, proszę. Nie wiej! Daj mi te... pół godziny. Dziękuję.